Na wiosnę 1920 roku dowiedziałem się o zapisach do szkoły morskiej. Otwarte drzwi na wielki świat, świat podróży i przygód. Widziałem siebie na statku w egzotycznych portach. Tak sobie wówczas to wyobrażałem. I tak też rozpoczynają swoje wspomnienia inni. W tamtych czasach kandydaci na kapitanów polskiej floty. Floty, której jeszcze nie było. Mieliśmy dostęp do morza, ale nieznana była jego szerokość. Ważyły się losy Gdańska. Dzierżyliśmy skrawek piaszczystych plaż, płytkich zatoczek i jedyne nadmorskie miasteczko Puck, ongiś siedzibę floty kaperskiej. Były jednak marzenia o Polsce morskiej, o wielkiej flocie, o biało-czerwonej na wszystkich morzach. Z marzeń zrodziły się decyzje. 17 czerwca 1920 roku rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Morska. Usytuowano ją w Tczewie, tylko tam bowiem znaleziono odpowiedni budynek po dawnym żeńskim gimnazjum. Właściwym twórcą szkoły był Kazimierz Porębski, kontradmirał w mundurze lądowego generała. Nie chciał pozować na admirała bez floty. W całej polskiej prasie ukazały się ogłoszenia o egzaminach wstępnych do szkoły morskiej. Zgłosiło się 111 kandydatów, przyjęto 58.